Hej, hej. Dziś kolejny obraz na podobraziu okrągłym. Będę działać, jeszcze nie jestem pewna, którą techniką. Na pewno z użyciem powietrza chcę spróbować Dutch pour, ewentualnie swipe. Zobaczę albo połączę te techniki, w zależności od tego, jak farby będą współpracować, bo nie są bardzo rzadkie, są troszkę, zmieszałam je tak, żeby były troszkę bardziej gęste, więc bardziej się nadają na swipe, ale zobaczę, czy coś mogę uzyskać z powietrzem. Zobaczę po prostu. Natomiast będę chciała użyć też oleju silikonowego, kilka kropli w niektórych farbach i następujących farb dzisiaj użyję. Chcę zrobić obraz w takiej kolorystyce troszkę zbliżonej do tego obrazu, który tutaj kiedyś wykonałam, takiego owalnego. Trochę złota, trochę miedzi, trochę brązów. Tutaj dodam dzisiaj też czarnego dla kontrastu i na białym tle. Coś jakby w podobnej takiej kolorystyce jak tutaj, nieco inny obraz. Ponieważ skończył mi się biały kolor i już miałam nic nie robić dzisiaj, ale zdecydowałam, że zobaczyłam taką farbę, którą mam, którą znalazłam u siebie. To jest jakaś taka bardziej chyba studencka farba, taka bardziej do zabawy, tak mi się wydaje. Ona ma tutaj drobinki brokatu, takie kolorowe, kolorowy brokat. To jest biała farba z brokatem i to może tutaj o widać. Więc zobaczę, jak to będzie wyglądać. No i jest to farba, no jest to inna farba niż Amsterdam. Z pewnością, ale nie znam dobrze, nie mam żadnej innej farby z tej marki, może Wy ją znacie. Czy to są, no jak te farby się sprawdzają, nie mam za bardzo z nią doświadczenia. Kiedyś ją chyba musiałam kupić jakoś z ciekawości właśnie, bo miała te drobinki brokatu i jakiś taki miałam być może pomysł. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Dodałam do niej troszeczkę, tak na oko, fluetrolu z jakiegoś powodu, żeby jej konsystencja jakaś taka była bardziej zbliżona do tego, co znam z tych farb, których najczęściej używam. No i oczywiście medium do wszystkich moich farb. Poza tym fluetrolem w tym białym, wyjątkowym kolorze dzisiaj jest woda filtrowana, a do niektórych dodam również oleju silikonowego. No to zaczynam. Rzeczywiście są tu te drobinki. Nie wiem, czy to widać. Jest też sporo pęcherzyków powietrza. Ja myślę, że to będzie widać lepiej po wyschnięciu. Chcę również, jeśli chodzi o kompozycję, chcę coś takiego zrobić, że właśnie w środku będzie jasne i będzie się to rozchodzić na boki. Coś jak sfery z innych moich obrazów. Ale właśnie może bardziej w swipe, bardziej tutaj użyję przeciągania. Do części brązu użyję oleju.
już nie użyję tego czarnego, którego miałam ochotę użyć. Bez nakrywania farbą spróbuję najpierw użyć suszarki. Zobaczę, jak te farby się zachowują. Jest tu bardzo dużo bąbelków powietrza. Bardzo dużo. Zwłaszcza w tej białej farbie. Mało komórek. Mogłam dodać oleju również do innych farb. Całą białą farbę chciałam właśnie pozbyć się jej spod obrazia. Tutaj widzę, mi pozostawało trochę. Bardzo pięknie wyszedł ten brąz. Chyba zrobię jeszcze jeden okrąg w środku brązu. I pobawię się dalej powietrzem i już pomanipuluję rurką. W międzyczasie być może troszkę więcej komórek powstanie. Ogólnie efekt mi się bardzo podoba i też te kolory. Ale chciałabym tutaj troszkę na środku więcej kontrastu. Do brązu dodam jeszcze oleju.
Kolory mi się podobają bardzo. Wyszło trochę krzywo, w sensie ten środek nie jest na samym środku, tylko jest lekko przesunięty. Tutaj coś mi płynie. Tu coś płynie. Zaraz rozdmucham. Poczekam jeszcze chwilę, czy farby mi się nie skupiają w centrum, czy nie wracają tutaj do środka podobrazia, bo tego bym nie chciała. Dużo farby jest, spłynęło. Znaczy nie, tak w sumie dużo. Ona jest dość gęsta. Jest dość gęsta. Widzieliście, jak powoli też pod suszarką się poruszała. Jest dużo pęcherzyków powietrza w białym. Być może tego nie umiem tutaj na wideo dobrze złapać, ale ten brokat tu jest na środku. Będzie pewnie widoczny po wyschnięciu. Zobaczymy. Więc jeszcze chwilkę się tutaj pobawię tym, żeby mi nie uciekało i żeby zostało, żeby to szło w tą stronę, żeby nie wracało. Tak jak tu widzicie, to powoli, a jakby po tych kształtach widać, że to wraca. Więc to delikatnie jeszcze rozdmucham i generalnie to będzie skończone. Ten brokat jest tu wszędzie. Ten brokat jest tu wszędzie. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać po wyschnięciu sama z tym brokatem. I to też, co widzę, te nierówności, to też nie tylko właśnie pęcherzyki powietrza, a brokat. No ciekawy efekt. Ja tu jeszcze chwilę postoję i jeszcze troszkę będę tutaj obserwować obraz. Tymczasem zapraszam Was do zobaczenia tego, jak wygląda po wyschnięciu. I tak to wygląda po wyschnięciu. Jak widzicie, dodałam jeszcze środek. Zaraz powiem, czy coś jeszcze tutaj będę dalej robić, ale chciałam Wam pokazać ten brokat. Ten brokat jest mega widoczny. Wydaje mi się, że wszystkie drobinki przy wysychaniu wypłynęły na powierzchnię. Jest go mniej tutaj przy kolorach, aczkolwiek on jest wszędzie, wszędzie. Bardzo ciekawy efekt. Nigdy nie robiłam wcześniej takiego brokatowego obrazu. Dajcie znać, co o nim myślicie. No jest to coś wyjątkowego jednak, coś, czego jeszcze nie robiłam. Bardzo ciekawie to wygląda. No i na białym oczywiście. Oczywiście widać go jak go najmocniej, wiadomo, bo on był właśnie w tym białym kolorze i brokat jest zielony. Cały obraz się błyszczy, jest taki soczysty i bogaty i taki ciężki przez to. Kolory mi się bardzo podobają, jak wyszły tutaj jeszcze przy tej zabawie, której już nie nagrałam, dodałam właśnie kolor złoty. Tutaj za bardzo miałam za duża dziura dla mnie była. W związku z tym dodałam trochę koloru złotego, takiego rozrobiłam takie promienie i takie coś takiego tutaj po prostu ręcznie. I myślę, że jeszcze jak on tutaj przesnie do końca, myślę, że za dzień, dwa domaluję tutaj takim po prostu pisakiem w kolorze złotym z Liquitexu, z akrylowym takim pisakiem. Coś takiego, ale kolor złoty, używam, mam takie pisaki. Domaluję po prostu takie linie, takie pajęczyny, tak jak na przykład tutaj mam. Ja często tak robię, że właśnie domalowuję tutaj, tak jak te połączenia, takie złote, dokładnie takim złotym kolorem będę chciała domalować coś, prawdopodobnie takie promienie od środka. Taki mam plan, że tak od środka będą się rozchodzić takie promienie i one będą tutaj szły po tych granicach, jakie wyznaczyły farby, więc tutaj tak się będę tym bawić i doprowadzę je do środka, jakby od tych złotych promieni będzie po prostu szła ta złota farba i tak coś takiego mam w głowie, zobaczę, czy to zrealizuję. Poza tym, no tak ten obraz wygląda, to jest 50 cm okrągły, no bardzo ciekawy efekt, ten brokat no powala, powala swoją oryginalnością. O, teraz chyba widać go bardzo mocno. Bardziej by mi pasował, jakby był to brokat na przykład złoty.
A nie zielony. No bo zielony no daje tutaj no totalnie no trochę inny wymiar, no inny wymiar, ale tutaj te farby one tak fajnie zaschły. Nie wiem, czy to powinno być widać, są takie rowki wręcz. Mi się to bardzo podoba. Ten obraz nie jest taki zupełnie płaski. W ogóle farby metaliczne się czasem troszkę inaczej zachowują. Czego nie udało mi się uzyskać, to komórki. W tym swoim ferworze malowania dodałam po prostu oleju tylko do farby brązowej, a może powinnam była dodać do tej białej i wtedy wyszłyby komórki. Tutaj komórek po prostu nie ma. Żadnych, mimo że olej był w brązowej farbie. No po prostu nie, no za mało go dodałam, nie. Tak, po prostu. Ale ten efekt, no podoba mi się. Przyznam Wam, że jest to bardzo ciekawa rzecz. I to był daczpur. Taki powolny daczpur, troszkę inny niż ten klasyczny taki, który Rinske robi. Najczęściej, ale też była to po prostu zabawa z suszarką, dlatego ja to nazywam daczpur. Do tej kategorii też ten obraz przypiszę. On się pod światłem też błyszczy nie tylko drobinkami, chociaż drobinki no kradną ten show, ale on się cały błyszczy, bo tu są metaliczne farby, metaliczna brązowa, metaliczna złota i metaliczna miedziana. To są te farby, których zapomniałam pokazać Wam, opisać na początku, więc te trzy są metaliczne i to jest właśnie brąz, miedź i ten light gold, czyli ten złoty taki delikatniejszy, nie ten taki monetowy złoty, no i brąz. Także to są te farby, których używałam. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Dajcie znać, co myślicie. No i do zobaczenia następnym razem.